Spaceship Looter jest grą, która zawitała na Steam 17 maja 2017 roku i jest to gra autorstwa studia Luxor Games. Nieco o grze. Co dzieje się ze statkiem kosmicznym, którego załoga zemrze? Biedny błąka się po stojach kosmicznej pustki, nim nie zakończy swojej tułaczej wędrówki w jednym ze słońc, czy też rozbije się ściągnięty grawitacją jakiejś planety. Jednak nim to nastąpi i wspólnie z resztką kosmicznych śmieci zginie w odmętach kosmosu, staje się na pewien czas domem dla obcych istot oraz najemników. Prawie zawsze statki posiadają na swoim pokładzie jakiś cenny ładunek, który może stać się łupem najemników. Zasady są proste. Przejmując statek, stajesz się jego właścicielem wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza. Chodzi zaś głównie o to, by nie dołączyć do martwej części załogi. Spaceship Looter to kosmiczna gra akcji, której najemnicy wszelkich maści mają za zadanie pokonać dryfujący szkuner. Czy jest to statek tranzytowy, czy też opuszczony krążownik wojskowy. Wszystko to, co jest wypełnione tonami wartościowych towarów i ukryte gdzieś głęboko w kosmosie. Każdy ze statków posiada losowy rozkład pomieszczeń i wypełniony jest żołnierzami poszukującymi chwały. Kupuj nową broń, ulepszaj zdolności bohaterów. Kupuj antyki, walcz. A przede wszystkim upewnij się, że łup będzie twój. Gra cechuje się wysokim poziomem trudności. Mamy tu 7 różnorodnych statków kosmicznych, cechujących się losowym układem pomieszczeń. Możemy także wchodzić w interakcje z mechanizmami, które znajdują się porozrzucane tu i ówdzie. Mamy tu także losowo generowane poziomy oraz ciekawe zadania czy też questy. Oprócz tego soczyste obarwienie otoczenia i pełne wsparcie dla kontrolerów. Lokacja. Grę rozpoczynamy w jednym z pomieszczeń statku kosmicznego i dostępne mamy 2 lokacje do eksploracji, sklep z kilkoma rzeczami do zakupienia, broń czy też ulepszenia oraz lokalnego kolekcjonera w jednym z pomieszczeń. W miarę postępów na zwiedzanych planszach będziemy mogli zebrać rzeczy, które zbiera tenże kolekcjoner i następnie możemy mu je dostarczyć. Po uzupełnieniu całej jego kolekcji otworzy on dostęp do kolejnego pomieszczenia z teleportem, który prowadzi nas do wielkiego pomieszczenia, w którym to walczymy z kolejno pojawiającymi się falami obcych. Rzecz jasna, nowa pojawi się po eliminacji wszystkich przeciwników z poprzedniej. Postać. Grę rozpoczynamy z postacią Komandosa. Jest to jedna z 5 dostępnych postaci, który posiada broń dodatkową w postaci granatów. Niedługo później pozyskamy drugą, Snajpera. Ten zaś posiada w zapasie wieżyczki, które może rozstawiać i które przez następnych kilka sekund strzelają we wrogów. Kierowanie postacią jest standardowe. Klawisze WASD służą do poruszania się, myszką celujemy, lewym myszy strzelamy, a prawym używamy posiadanej umiejętności, czyli granat bądź wieżyczka. Spacja to skok, czyli tak naprawdę ślizg i przekłada się to na chwilowe zwiększenie tempa poruszania się postaci. Klawiszem E rzucamy przedmiotami, które znajdują się na planszy. Być może powinienem raczej powiedzieć, że aktywujemy. Tab włącza mapę, a klawiszem Q aktywujemy znajdujące się na planszy przedmioty, np. detonatory. Klawisz R przeładowuje naszą broń. Rozgrywka. Bez wątpienia gra jest trudna i wymaga od nas dużej zręczności, a przede wszystkim koordynacji, by zapanować nad tym, co dzieje się na planszy. Musimy unikać wrogiego ostrzału oraz rozmieszczonych niekiedy na planszy pojemników z kwasem, który można niechcący wdepnąć i tym samym stracić nieco życia. Są one wyraźnie widoczne jako żółte kwadraty, jednakże w trakcie ferworu walki czasami niechcący jednak w nie wdepniemy. Prawie każdy z wrogów posiada umiejętność strzelania i większość z nich podąża w naszym kierunku, więc naszym zadaniem jest tak kluczyć po planszy, by nie dać się trafić wrogowi, jak i też latający po nim pociskom. Dodatkowo czasami znajdują się na niej elementy, które trafione wybuchają, rażąc wszystko wokół. Prócz tego jeszcze niektórzy z przeciwników z chwilą śmierci wypuszczają ostatnią salwę, tak więc niekiedy mamy tam całkiem duże zamieszanie, co prowadzi do utraty przez nas punktów życia. W większości przypadków rozgrywka wygląda w ten sposób, że wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, za nami zaś zamykają się grodzie i po chwili na planszy spawnują się przeciwnicy, rozpoczynając ostrzał. Do nas należy następnie wkluczenie pomiędzy latającymi tu i ówdzie pociskami, ukrywanie się za przeszkodami oraz skuteczny ostrzał i eliminacja przeciwników. Najprościej jest ganiać wokół obrzeży pomieszczenia, uciekając przed strzelającymi w nas wrogami. Po eksterminacji wszystkich przeciwników wyjścia z pomieszczeń są odblokowywane. Wyposażenie. Każda z postaci posiada nieco inny karabinek oraz broń specjalną.
W czasie eksploracji pomieszczeń możemy odnaleźć klucze, które następnie posłużą nam do otworzenia napotkanych co jakiś czas skrzyń. W tych zaś możemy odnaleźć różne przydatne przedmioty. Amunicję, apteczki, czy też nowe jednostki broni. Jeżeli broń nam nie podpasuje, możemy ją wymienić na poprzednią. Zostaje ona w miejscu, w którym ją zebraliśmy. Umiejętność specjalną każdej z postaci aktywujemy prawym przyciskiem myszki, czyli granat bądź wieżyczka, mówiąc o dwóch postaciach, które dosyć szybko zdobędziemy w trakcie gry, i ląduje w kierunku strzału, czyli kursora myszki. Ponowna możliwość użycia jest dostępna dopiero po jakimś czasie i musimy odczekać, nim będziemy mogli użyć jej po raz kolejny. Zakupy. W trakcie naszej kolejnej przygody będziemy zbierać walutę gry w postaci żetonów. Takie niebieskie coś w kształcie rombu, które to pojawiają się czasami po zniszczeniu wroga. Więcej ich leci w przypadku walki z żywymi przeciwnikami. Zachowujemy je w przypadku śmierci. Niszcząc co niektóre skrzynki oraz zabijając przeciwników, pozyskamy odłamki metalu, za które następnie możemy w sklepach przypominających automaty do gry zakupić ulepszenia naszej umiejętności, większy zasięg, zwiększenie zadawanych obrażeń i tym podobne. Nie jest to jednak tanie. Odłamki tracimy w momencie śmierci, tak samo jak i klucze, czy też posiadaną broń. Przed wejściem na planszę możemy także w lokalnym sklepiku zakupić inną broń, czy też zwiększoną pojemność magazynka, bądź też nieco więcej punktów życia. Zapłacimy za to naszymi niebieskimi rąbami, a w przypadku śmierci wszystko to bezpowrotnie tracimy. Śmierć. Ta będzie nas witać raz za razem. Moja przeciętna rozgrywka trwa około 2-3 minut, więc ginie się tu nadzwyczaj często. Jak dla mnie to za często, przez co gra może jednak zniechęcić do kolejnych prób, ponieważ ile razy można przechodzić to samo? Po śmierci za 50 jednostek waluty, czyli niebieskie rąby, możemy się zrespawnować w miejscu, w którym padliśmy, z pełnią zdrowia. Przeciwnicy. W przypadku walki z najemnikami mamy do czynienia z różnymi ich strojami, czyli kolorami. Czerwoni są w stanie postawić osłonę, którą dodatkowo musimy zniszczyć, strzelając weń. Żółci odzyskują utracone zdrowie. Fioletowi strzelają zwykłymi pociskami, lecz najgorsi są zieloni. Strzelają pociskami, które po trafieniu w przeszkodę rozbijają się na kilka mniejszych, co jest dla nas dosyć niebezpieczne. Większość pozostałych przeciwników posiada różne umiejętności. Część na nasz widok leci szybko w naszym kierunku, czyli trafi nas, jeżeli pozostaniemy bez ruchu na poprzedniej pozycji. Niektóre strzelają poruszając się w naszą stronę, inni po prostu zaś bezwładnie latają po planszy, strzelając tu i ówdzie. Należy tu wspomnieć, że część przeciwników po śmierci oddaje jeszcze jedną salwę, ale jest to losowe. Niektóre typy wrogów strzelają w ten sposób, reszta zaś tego nie robi. Czasem będziemy ich poznawać i uważać na to. Po przejściu niektórych poziomów mamy do czynienia z bossem, którego należy pokonać. Grafika i muzyka. Graficznie gra prezentuje się bardzo dobrze. Lekki rzut izometryczny, a wszystko to pikselowa grafika z dbałością o szczegóły. Nie wiem, czy nie jest to nazbyt przekoloryzowane, ale jest przyjemne dla oka. Przyjemna kreska artysty wzbogacona o efekty wybuchów i wszędobylskie ślady po pokonanych przeciwnikach w postaci porozbryzgiwanej krwi świadczą o starciu, które miało miejsce w danym pomieszczeniu. Udźwiękowienie także stoi na poziomie, plus dodatkiem jest miła dla ucha i nienużąca ścieżka dźwiękowa. I na koniec kilka porad. Staraj się nie przebiegać zbyt blisko przeciwników. Trudno wtedy unikać wrogich salw. Na planszy znajdują się także wybuchające skrzynki, jednak jeśli jest to możliwe, staraj się zniszczyć je jak najszybciej, rzecz jasna w ten sposób, by i wrogowi nieco się oberwało, ponieważ wróg także może spowodować ich detonację, a tym samym może ona wybuchnąć w najmniej oczekiwanej przez nas momencie. Spacja to skok i przekłada się to na chwilowe przyspieszenie naszej postaci, tym samym można umknąć ze zbyt zatłoczonego miejsca. W przypadku walki z żywymi przeciwnikami najpierw niszcz zielonych, ponieważ posiadają oni broń, której pocisk w wyniku napotkania przeszkody rozbija się na kilka kolejnych, co jest znacznym problemem w trakcie zmasowanego odstrzału i łatwo tego nie zauważyć, obrywając w plecy. Ocena pozytywna. Aczkolwiek poziom trudności jest nazbyt wysoki i to nieco zabija przyjemność płynącą z rozgrywki. Można wpaść jeden, drugi raz, ale w końcu powtarzanie kolejnych etapów, które za daleko nas nie zaprowadzą, znuży gracza i ten zapewne porzuci grę. Proponowałbym autorowi rozpatrzenie poziomu trudności, ponieważ inaczej gracze mogą rezygnować z rozgrywki. Pomimo tego, iż zginąłem dziesiątki razy, to nadal chciało się przechodzić po raz kolejny. Lecz niestety wysoki poziom trudności jest jednocześnie dużym minusem tej gry. Gra spodobała mi się na tyle, iż zdecydowałem się skontaktować z autorem.
Zaproponowałem mu, iż wykonam polską lokalizację i proszę, dzięki mnie macie dodatkowy język w grze. Minusem jest natomiast to, że nie mogłem używać polskich znaków diakrytycznych, a zatem mamy tu literki bez polskich ogonków. Plusy: miła dla oka grafika, dobre udźwiękowienie, ścieżka dźwiękowa, która nie nuży przy dłuższej rozgrywce, plansze są generowane losowo, więc rozgrywka za każdym razem jest inna i rzecz jasna dba o detale. Minusy: poziom trudności zabija przyjemność z gry. Brak jest także respawnów, wszystko trzeba przechodzić od nowa. No i jeszcze jeden minus za nazbyt wygórowaną poprzeczkę poziomu trudności. Za przetłumaczenie gry na język polski uzyskałem od autora gry kilka kluczy. Tak więc w opisie tej recenzji znajdziecie link do giveawaya, gdzie możecie wygrać jeden z kluczy do gry. Powodzenia!